kochani, witajcie w ulubieńcach listopada. W zeszłym miesiącu obiecałam sobie Wam, że będę nagrywać tych ulubieńców co miesiąc i mam nadzieję, że wytrwam. W każdym razie, nie przedłużając, zaczynamy od ulubieńców. Chciałabym zacząć od dwóch rzeczy, które mnie najbardziej w tym miesiącu urzekły i też, które miałam najwięcej pytań. Praktycznie pod każdym filmem teraz dostaję pytania, jakiej odżywki używam do włosów. Nie będę dużo o tym opowiadać, bo ja używam w wielu vlogach, pokazywałam i opowiadałam o tym. To jest Olaplex, ja teraz jestem w fazie odżywiania moich włosów. Ostatnio robiłam kolor, jak wiecie, i właśnie po wizytach u fryzjera, po koloryzacji używam Olaplexu numer 3. Tu Wam mogę pokazać, że już mam nową butelkę kupioną. Tutaj mam jeszcze mniej więcej tyle. To jest naprawdę bardzo wydajne. Ta buteleczka starcza na bardzo, bardzo długo. Kiedyś one były dostępne tylko w takich sklepach fryzjerskich lub też w salonach fryzjerskich. Teraz on jest dostępny na Sephorze i kiedy obowiązują te kupony minus 20%, to możecie sobie po prostu je kupić taniej. Jeżeli teraz w tym momencie będzie jakiś kod, który ja będę miała, mój prywatny, to nie jest żadna współpraca z Sephorą, nigdy nie współpracowałam z Sephorą, nigdy nie miałam żadnego filmu sponsorowanego z Sephorą, to są rzeczy, które ja sama kupuję za własne pieniądze i tylko jak Wam wspominałam, nagrałam też taki film o tym, co warto kupić na Black Friday, też Wam go postaram się nie zapomnieć podlinkować pod spodem, jeżeli macie ochotę zobaczyć, to czasami po prostu dostaję kody, które myślałam, że one są dla wszystkich użytkowników dostępne, a okazuje się, że nie, więc jeżeli znajdę jakiś kod, który aktualnie będzie działał, to Wam wrzucę pod filmem. Tyle w temacie, także Olaplex, coś co, no słuchajcie, ja tego używam naprawdę od praktycznie momentu, kiedy to weszło na rynek w Polsce. Nie wiem, ile to jest lat, ale naprawdę odkąd on wszedł na rynek i na początku, kiedy był dostępny tylko w salonach fryzjerskich, ja już go używałam wiele, wiele lat, używam ten produkt i ręczę za niego, jest naprawdę dobry. No i drugie odkrycie chyba tego miesiąca to jest Dr. Zelens Power D serum, które wyrównuje koloryt skóry, tylko to nie jest serum rozjaśniające, to nie jest serum na przebarwienia, to nie jest serum na takie stałe rzeczy, które macie na twarzy, czyli na przykład właśnie zrobiło Wam się przebarwienie od słońca, tylko to jest serum, które ma koić i uspokajać Waszą skórę, tak jak ja Wam wielokrotnie powtarzałam, moja skóra jest wrażliwa, jest reaktywna, i ona jest po prostu zaczerwieniona w różnych miejscach, to się zmienia, to migruje, i taka jest po prostu jej uroda. Tak samo te plamy, które robią mi się na dekolcie. Ja już to konsultowałam z wieloma dermatologami. To jest po prostu taka uroda mojej skóry. Nie cieszy mnie to, ale tak jest. Więc jeżeli macie podobny problem, to działa rewelacyjnie. Jeszcze nie miałam produktu, który tak by działał. Rewelacja, słuchajcie. Zużyłam go tyle. I korzystając też już z kodów, które były na Black Week, kupiłam sobie kolejne opakowanie, bo jest to drogi produkt. Nie pamiętam dokładnej ceny w złotówkach, ale on kosztuje 500 coś złotych, więc to nie jest tania rzecz. Natomiast to jest pierwsza rzecz, po której ja widzę takie działanie. Kiedy użyłam go po raz pierwszy i nałożyłam go wieczorem i zobaczyłam swoją skórę rano, to nie mogłam uwierzyć. Naprawdę rewelacja. Rewelacja po prostu. Świetny jest ten produkt, bardzo Wam go polecam, nie jest tani, ale jest naprawdę świetny, jeżeli właśnie macie problem z taką skórą, która na przykład właśnie też reaguje na ciepło, nie wiem, na alkohol, na cukier, na ostre przyprawy itd., itd. I wtedy robi się właśnie zaczerwieniona i pojawiają się jakieś, to nie są wypryski, to nie jest trądzik, to wygląda z daleka jak jakieś takie ślady po trądziku czy pryszcze, ale są po prostu różne czerwone plamy na twarzy. No u mnie to się tak objawia. Jeżeli macie podobny problem i chcecie coś, co Wam pomoże, to jest ten produkt. Dwie rzeczy, które mogę polecić wszystkim osobom, które mają problem ze zmianami podskórnymi, z zaskórnikami oraz zapychaniem się porów. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli to jest trądzik, jeżeli to jest problem wynikający, nie wiem, na przykład z hormonów, z różnych rzeczy. Znaczy generalnie chcę powiedzieć, że żaden kosmetyk Wam nie wyleczy trądziku, tak? To umówmy się.
żeby to była jasność. Nie ma takich cudów, chyba że to jest zła pielęgnacja, to zmieniając pielęgnację możecie się, zła pielęgnacja wywołuje trądzik, to możecie ją zmienić. Ale jest milion różnych rzeczy, które mogą ten trądzik wywoływać, nieważne. Jeżeli to są inne rzeczy, to kosmetykami ich nie usuniecie. Natomiast mogą bardzo pomóc. Ja na przykład przed okresem zawsze na brodzie mam jakiś jednego, dwóch nieprzyjaciół. Zawsze. Opowiadałam Wam również o tym, że kiedy wyjeżdżam na Mazury, zmienia się woda, którą myję swoją twarz. Moja skóra kaprysi, wariuje i też pojawiają się różne rzeczy, które znikają po dwóch dniach, kiedy nic nie robię, nie zmieniam pielęgnacji, absolutnie nic nie robię i wracam tutaj do Łodzi i ta skóra się uspokaja i nie mam żadnych wyprysków na twarzy, tak? Natomiast coś, co mi właśnie bardzo pomogło w tego typu problemach, to są dwie rzeczy. To jest tonik Mario Badescu Glycolic Toner. Toner, którym przecieracie sobie buzię dwa razy dziennie. To jest produkt, którego trzeba chwilę poużywać, żeby zobaczyć różnicę i zauważyć efekty. Zresztą jak większość kosmetyków. Ale to nie jest tak, że poużywacie go 3 dni i wow, piękna cera. Natomiast to jest taki produkt, który będzie Wam złuszczał bardzo delikatnie ten naskórek, ale będzie to robił, więc skóra nie będzie się tak zapychać, bo najgorsze to jest wszystko to, co nam się na buzi nabudowuje. A czasami też jest tak, ja na przykład tak mam, moja skóra jest bardzo gruba. I ja potrzebuję ją złuszczać różnymi rzeczami i cały rok, i codziennie, i to nie jest tak, że ja mogę sobie zrobić tylko jakąś tam kurację raz na jakiś czas. Ja potrzebuję produktów, które będą razem ze mną cały czas i które w mniej lub bardziej inwazyjny sposób, ale tą skórę będą złuszczać. I jednym z nich jest właśnie ten tonik. On ma rzeszę fanek ze Stanów Zjednoczonych. Ja kiedyś oglądałam, znaczy kiedyś, jakby kiedyś tylko słyszałam o istnieniu tego produktu od youtuberek ze Stanów. Wydaje mi się, że jakoś niedawno on wszedł do Sephory, albo może ja go niedawno zauważyłam. Natomiast to jest produkt, który znacznie zmniejsza właśnie na przykład takie rzeczy jak wypryski przed okresem. Bo mimo wszystko, jeżeli ta skóra jest złuszczona, to nawet jeżeli coś się pojawi, to to szybciej wyjdzie, to nie będzie taka, wiecie, gruda podskórna, tylko to po prostu będzie wyprysk, który będzie na wierzchu i szybciej się go pozbędziemy. Mam nadzieję, że to jest jasne. No, wiecie, o co chodzi. A druga rzecz do kompletu to jest Glam Glow Super Serum. Sześć kwasów, mieszanka różnych kwasów, mała buteleczka z taką pompeczką, ma przepiękny taki cukierkowy zapach i możecie to stosować na całą twarz, możecie stosować, nie wiem, w miejscu, gdzie pojawiają Wam się wypryski, czy na przykład na strefę T, jeżeli też chcecie ją jakoś tak troszeczkę odtłuścić. Rewelacja, nie spodziewałam się po Glam Glow, że to będzie tak dobry produkt, który będzie tak świetnie działał i używam właśnie tego zestawu co jakiś czas i tak jak mówię, wzmagam, znaczy stosuję go częściej właśnie kiedy wyjeżdżam, jestem przed okresem albo nie wiem, coś tam wiem, że zrobiłam takiego, że coś się na mojej skórze może wydarzyć. Na przykład też czasami, jeżeli mam bardzo stresujący okres albo jestem przemęczona, to ja też to widzę, że to się odbija na mojej skórze i też często się to odbija w postaci wyprysków. I powiem Wam, że to, jeżeli używam tego zestawu, naprawdę mi to pomaga. I ostatnie trzy rzeczy kosmetyczne. Coś, co mam na ustach. Ach, i od razu powiem, bo bardzo często mnie pytacie o to, jaki cień mam na oczach. Ja nie używam cieni. Kiedy mam taki makijaż jak teraz, to używam podkładu, używam korektora, używam pudru, używam bronzera, pomadki i podkreślam brwi, ale nie nakładam nic na oczy. I to, co widzicie, to po prostu jest moja skóra i moja skóra na powiekach jest ciemniejsza. I ja tylko zazwyczaj delikatnie smaruję kremem powieki, żeby były takie błyszczące, żeby nie były matowe. I to trochę wygląda tak, jakbym miała taki mokry cień na oczach, ale to po prostu, to jest moja skóra, nie maluję powiek. No chyba, że mam jakiś widoczny makijaż oka, to tak, ale to, co mam teraz, to jest kolor mojej skóry na powiekach. I na koniec dwie rzeczy z Benefitu, czyli ten Cakeless Concealer, który po prostu, dawno nie miałam takiego dobrego produktu. Wiecie, jeżeli śledzicie moje filmy, że przez jakiś czas ja po prostu przestałam używać korektorów, bo
Po pierwsze, one mi przesuszały jeszcze bardziej skórę, miałam jeszcze większe cienie pod oczami. A co było najgorszą zmorą, to to, że zbierały się w zmarszczkach. I po prostu nienawidzę tego efektu, bo no co z tego, że one mi tutaj rozświetlą twarz i zamaskują cienie, jak po prostu mam takie kreski, wiecie, zebranego tutaj produktu, widoczne z daleka i to, to już lepiej po prostu nie mieć makijażu na sobie, niż chodzić, wiecie, z takimi białymi zmarszczkami, wiecie o coś. To mnie mega irytowało i ten korektor działa, naprawdę ten korektor działa, jest rewelacyjny. Ja też go używam na całą twarz i też mi się nie ciastkuje. Nawet ostatnio go używałam po dermapenie, gdzie ta skóra też i była zaczerwieniona i podrażniona, znaczy no tak, po zabiegu, tu mi gdzieś się łuszczyła i powiem wam, że nałożyłam na to korektor. Nic, absolutnie po prostu nic się nie działo. Ja mam go w kolorze 1 i jest prześwietny. Druga rzecz to coś, co mam na ustach. Nowe odkrycie właśnie tego miesiąca. Ja raz na jakiś czas robię sobie taką przyjemność i kupuję jakieś produkty do ust Charlotte Tilbury, które wiecie, że wydaje mi się, że od zeszłego roku, że ja tą pierwszą pomadkę Pillow Talk, nie jestem tego pewna, odkryłam w kalendarzu adwentowym. Tak, w kalendarzu adwentowym. Tak, chyba tak. Teraz już. Ale jakoś pod koniec zeszłego roku odkryłam te produkty Charlotte Tilbury i wiecie, że używam ich cały czas. I nowy kolor, który jest fenomenalny i który mogę wam polecić, to jest kolor, który mam na ustach. Jest z tych wszystkich kolorów, które wam pokazywałam wcześniej, które kupiłam. To jest taki drugi kolor po Pillow Talk, który mogłam powiedzieć, że jest taki mega uniwersalny, tylko Pillow Talk jest bardziej różowy, a to jest bardziej nude. A i właśnie też widziałam na stronie, że teraz Charlotte Tilbury ma taki fajny zestaw prezentowy Pillow Talk i to jest pomadka i konturówka w takim pudełeczku świątecznym. Jeżeli to będzie jeszcze dostępne, to wam podlinkuję pod spodem, bo to jest fajny, no, bardzo fajny pomysł na prezent. Także ta pomadka, rewelacja, naprawdę przepiękny kolor. Taki też stonowany. Te kolory też są fajne przez to, że pasują do każdej karnacji. Coś, co powtarzam już milion razy, ale powtórzę to jeszcze raz. Te pomadki nie są opisane jako trwałe. To nie są pomadki, które zastygają na ustach, natomiast one naprawdę są trwałe. Mogę wam pokazać, że tutaj przygotowując się do filmu piłam kawę i jak widzicie są ślady. Natomiast pomadka wygląda idealnie. Nawet jak jecie, no, w ciągu dnia, jeżeli ona się będzie zjadać, to będzie tak zjadać równomiernie, że to nie będzie, wiecie, ani popękane, ani to nie będzie tak, że jakoś, nie wiem, wam się pozbiera w różnych miejscach. Nie, nawet jeżeli ona schodzi, to schodzi po prostu równomiernie, natomiast są mega trwałe. I ostatnia rzecz to jest produkt, który jak dostałam, to nie bardzo umiałam go używać. I przy pierwszych moich podejściach miałam takie mega czarne brwi. I to jest nowy produkt od Benefitu, Brow Styler. I on ma tutaj tak, dwie końcóweczki, ma kredkę, która jest prześwietna, ma świetny kolor i fajną taką ściętą końcówkę, której uwielbiam używać, żeby sobie podkreślić tutaj dolną i górną linię brwi, żeby one były takie, wiecie, czyste. Po prostu maluję tylko na dole i na górze, nic więcej. Żadnych włosków nie dorysowuję, nie wypełniam ani nic. I potem właśnie biorę ten produkt, który wtedy mi zrobił takie ciemne brwi. To jest taki cień w proszku, w takim aplikatorze. I coś, co musicie najpierw zrobić, to odciśnijcie go sobie na dłoni, ponieważ przy pierwszym użyciu on tak jakby zostawia dużo takiego tego proszku. Jest taka pierwsza grudka. Później już jest ok. Później już robi takie, o, takie cienie. Jeżeli na przykład macie jakąś przerwę w brwi, czasami tak jest, że macie ją naturalnie, albo sobie, ja tak często, że depilując brwi sobie coś wyrwę i tu mam takie, wiecie, taką wyrwę. Albo chcecie sobie tak delikatnie jakby wycieniować te brwi, to ten produkt do tego jest idealny. Ja mam go w kolorze 3, czyli w moim stałym, normalnym kolorze benefitowym. Tak. I nie wiem, czy on teraz właśnie w tym filmie o tym, co kupić na Black Friday, wspominałam wam, że teraz jest taki zestaw na Sephorze z Benefitu, z produktami do brwi o wartości prawie 800 zł, a kosztuje niecałe 300, więc jeżeli będzie dostępny, to wam wrzucę i wydaje mi się, że ten produkt też tam był.
bo to naprawdę są fajne rzeczy i też tam Wam w poprzednim tym filmie o produktach na Black Friday wrzucałam właśnie linki do tych zestawów, bo one są, no, bardzo dużo pieniędzy można zaoszczędzić. Także ten produkt. No i to by było już wszystko, jeżeli chodzi o moich ulubieńców. Na sobie mam sweter, puchacz w pięknym beżowym odcieniu, który mi teraz idealnie pasuje. Pasuje do mojego nowego koloru włosów. Też Wam wrzucę linka pod spodem. On też jest przemilutki. Uwielbiam go. Także tak, kochani, to by było na tyle. Dzięki, że byliście ze mną. Postaram się nagrywać ulubieńców co miesiąc. Nie obijać się już z nagrywaniem. Dzięki, że byliście ze mną. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Widzimy się w kolejnym filmie.